8 maja, tradycyjnie pod pomnikiem bohaterów września 1939 roku, spotkali się przedstawiciele władz, służb mundurowych oraz miejskich instytucji i delegacje młodzieży. W 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej oddano hołd jej ofiarom i bohaterom. Ważne słowa wygłosił u stóp obelisku prezydent miasta. Nie możemy czuć się pewni, bezpieczni i ten pokój nie jest nam zagwarantowany raz na zawsze. Mówię to dzisiaj stojąc tu i teraz, za moimi plecami ten pomnik poświęcony żołnierzom września, walczącym właśnie wtedy w kampanii wrześniowej, ale tutaj obok mamy jednostkę wojskową, która rozrasta się, bo dzisiaj jest taka potrzeba tych czasów. I mówię to stojąc w tym takim strategicznym obszarze naszego kraju, Europy, jak jest to określane przez Mikiem Suwalskim. I my dzisiaj, w tym miejscu, tutaj, w tym przesmyku suwalskim, powinniśmy apelować i prosić o zachowanie pokoju w Europie i na świecie. Po krótkiej modlitwie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.